Siemanko, z tej strony Papa Buch ze papsy.pl. Jest ze mną Kura, który reprezentuje ludzi ulicy. Weź no kaptur, załóż, to byś tak lepiej wyglądał jak gangster. O. A w ogóle słyszałeś? Musiałeś słyszeć, nie? Że Buddę zamknęli. Wszystkie serwisy trafiają. Wszystkie słyszeli, nie? Widzisz, tak trzeba pieniądze robić, żeby aż cię CB, śpecy, czy co to tam kurwa wpadło i żeby cię wynieśli, nie? Wtedy to ten. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy uruchamiać Lemo dwójkę. Kawałek historii. Nie takiej znowu starożytnej, no nowożytna w miarę historia, ale pamiętam, że się zajebiście z tego jarało. I? No i mamy drugą kamerę. O, tam tak. O, pójdzie za mną? Pójdzie. Pójdzie, bo ona cię lubi, kurwa. Zamiast mnie lubić, to ona ciebie poszła lubi. Za mną. O. Co to jest? Pamiętasz to w ogóle? Czekaj, pójdę klapkę poszukać. No ale co to jest? No co to jest? Tak. To jest GOT 180, panie watów pewnie będzie miał. Ty, aha, nie trzeba śrubki od tego wywać, bo przecież ją się palcami odkręci. No tu jest śrubka. Wiesz, jakie to jest w ogóle rozwiązanie? To jest box na trzy akumulatory, który nie ma ładowarki i jest skręcany na śruby. Ten, który to wymyślił, to szacun. Dobra, ja całkiem przypadkiem mam przy sobie akumulatory. Aha. VTC6. Oczywiście. No jeden jakiś taki łoblepiony. Ja nie pamiętam, ja musiałem ładować bez wyjmowania i bez odkręcania. Chyba kurwa tą siłą kosmiczną, no. Ja też, żebym to wyoglądał tak, bo mówię, no ja pierdzielny, jak może być box? I żeby wiesz, bo ja rozumiem, jak jest klapka na magnes, nie, że ze szybko otworzysz, pyk, pyk, wsadzisz do ładowarki, elegancko, nie? O! Pa, jaki luz, chłopie, tutaj coś trzeba poprawić. Ja to zaraz naprawię, czekaj. Czymś to trzeba tam... Pamiętam to jak dziś, jak gdzieś siedziałem, no jak zwykle na Facebooku, bo ja nic nie robię, bo siedzę na Facebooku. No to akurat prawda. No i kupiłem sobie jakieś zasilanie i napisałem do jakiegoś kumpla, jaki jest najlepszy parownik. No i on mówi Lemo. Nawet to chyba ktoś nie nazwało Lemo 1, tylko Lemo. No czy nie wiem, no ja miałem dwójkę, Lemo pierwszego nie miałem, powiem ci szczerze, bo jakoś tak gdzieś mnie ominęło. Boże, no weź mi to wyjaśnij już, no przecież to jest... Było tyle pierdolenia? No kurwa, no chłopie, no dwie śruby musisz odkręcić, żeby się dostać do akumulatorów, no. To albo tu jest jakaś, wiesz, technologia z kosmosu, gdzie to działa na przykład 4 lata na bateriach i nie trzeba ich ładować. Albo no, ty pomyśl, co daj no rzecz ten zestaw swój, bo widzisz, że nie mogę dokręcić. No. Zjarani, jak to kurwa wymyślili. Ja nie wiem, jak to można było wymyślić w ogóle. Ja też nie wiem. Jak oni musieli być zjarani, jak to wymyślili. Tak patrzę, czy lampka albo żeś ją pewnie znowu na te wkręty przypierdolił, gdzie zaraz nam odpadnie. O, tu grzebane było, bo tu widzę jakieś waty nowe, ktoś tu coś robił. Panie, coś pan. Uczyłem się skręcać żałki. Uczyłeś się skręcać grzałki? Z jakim skutkiem? To może będziesz skręcał dzisiaj. Chociaż nie, zaraz. Kurwa, w Lemo 4 zobaczę? No nie wiem, czy zobaczę, czy będę aż tak długo żył. Kurwa. To ja w ogóle nie wiem, czy jest Lemo 4. Jest Lemo 4? Nie mam telefonu, żeby sprawdzić. Ale poczekaj, działa to w ogóle? Ha! Widziałeś? O, jak ładnie. Kurde, ale wyświetlacz bogaty, powiem ci. Ładny, bardzo taki... Zobacz. Pamiętam. A co jest jeszcze ciekawe? W boksie tej wielkości, nie? No, pokażę wam tak. To jest Big Gear, nie? Z pierwszego odcinka, a to jest to. Smy, GOT 180, nie? Większe jest od tego Big Geara. I co jest ciekawe? Tu ma kuźwa Gwint Ego. Wykręca to jeszcze ten pierścień. I możecie sobie przykręcić taki gówniany parowniczek, jak to było w epoce, nie? I wtedy, jeśli byś tu kurwa przykręcił parownik ten, wiesz, jakieś takie, nie wiem, CE5 czy coś, nie? Czy było na tych, kurde, wiesz, jak no, zniknęły sznurki, to weszło i były takie grzechy, BVC. Kurwa, byś tu przykręcił, to rzeczywiście, no z tydzień to by, myślę, chodziło. Temperaturę 25 stopni tu podaje, kurwa, no. Tu jest 18. No ale w ręce mojej jest 25. No przecież menu tu jest. Raz, dwa, trzy. Overtime Protect. A
Gierka jest? Power off screen settings. Jedna minuta, dwie. Aha, jak długo ma ekran świecić? Ja pierdzielę. W ogóle się może nie wyłączać. Zobacz, to już idzie do 60 minut więcej, no. No nie chce mi się tego trzymać. No liczyłem tak na 10, wiesz, że będzie i koniec, a to już jest. Chińska konstrukcja 112. Godzina ma 1000 minut. Ja pierdolę. To tak jak te chińskie waty, nie? Jak kupujesz głośnik i na nim, czy LED-owe żarówki, nie? 1500 wat, podłączasz to, mierzysz, a tam 60 wat LED wyjdzie, nie? Dobra. Exit device. Vapor settings, ty. Manual mode i auto mode. Auto mode? Auto vape. 5 sekund. Auto pauza. 3 sekundy. Ja pierdzielę, no jak zwykle mogłem posiedzieć, nie? I ten, ale tam inne rzeczy na głowie miałem. Serial. Numer seryjny 95227. To na czaskali tego trochę. Na jakiego roku? 2014. Pisze, no. No pisze, no. Shenzhen Sim... Kurde, poczekaj, bo ja to tak nie widzę. Simeyue Technology, kurwa, wersja 2.0, chłopie, no. Takie to ładne nawet, bym powiedział, no. Na tamte czasy to był kozy. Ty gdzie masz tą, kurde, ogrę swoją w tych kolorach? Czemu z tego dziada jedziesz? Już mówiłem. Ja pierdolę, no chyba kurwa miałeś mi ją dać, a ją zgubiłeś. No kurwa, co za dziad. Ja pierdolę, kurwa. No kurwa, ja nie mogę dostać tego egzemplarza, bo on jest kurwa w kolorach takich, srakich i owakich, które ja bym chciał, a ty wziąłeś i zgubiłeś. No kurwa, może jej nigdy nie miałeś w ogóle. Tak myślę, może jej nigdy nie miałeś, kurwa, tylko żeś sobie zdjęcie zrobił, żeby mnie podkurwić i potem ktoś ci zabrał. O, tak to widzę. Dobra. Lemo, patrz, jak tak krzyczę zawsze, to są potem takie przestery, kurwa, na tym. Ale jak ja już zacznę, to kurwa, to zawsze krzyczę. Patrz, jaki tu w ogóle kulawy jest przepływ powietrza. Takie małe dwie kreseczki, byle jakie. W porównaniu, wiesz, z tym, co teraz się ten, to no. Takie byle co. Jak z tego będzie oddawać. Czekaj, ja zobaczymy. Kurwa, no to byłoby już głupota trochę i hardcore, nie? Żeby tylko zalać tu płyn, kurwa, i spróbować. Ile grzałka może mieć? No ile może mieć? No z 2000 pewnie gdzieś 14 jest. Nie, czekaj. Masz drugi telefon? Bo ty masz tych telefonów trochę. Zobacz, kiedy Lemo 2 wyszło. No to będzie z tego roku, co wyszło Lemo 2, no. Nie, no ta wata to wygląda, chłopie, jakbyś kozę z nosa wydubał. Ale grzałeczka? Znowuż bym nie ruszał, bo to widać, że fachowiec jakiś robił. Ty nie ruszaj, zalewaj. No pojebało cię, no przecież umrzemy. Zalewaj. Kurwa, no mówię ci, że to nie jest dobry pomysł. Zalewaj, ja jadam. No dobra, no kurwa, no ale potem będzie, chociaż nie, no trzeba nalać tyle, żebyśmy to mogli rozebrać bez wyten. A jak to się zalewa, kurwa, w ogóle? Tu się to rozkręca? Nie, no tego, no, kurwa, no znowu się rozkręcił. Ty co miałem sprawdzić, bo się kurwa pogubiłem. Lemo 2. Data premiery, kurwa. Ty, patrz, jak to się zajebiście zalewa. I takie zalewanie to ja rozumiem, bo to kurwa teraz. No, żebym sobie teraz przypomniał. No. Tylko, że ja mam 18 tylko, wchodzisz? Kura, jak chcesz coś innego niż 18, to musisz wyskoczyć, bo. Lemo 2, data produkcji, wyszły mi tylko krzesła. Krzesła? Wtedy to ładnie było. No. Ale patrz, kurwa, wiesz, że żyją ludzie tacy, co nie pamiętają, jak YouTube'a nie było? I to już są dorośli tacy, wiesz, że kurde, ku mają bazę i wszystko, nie? 2015. No to grzałka może być z, kurde, z 15, no. To nawet 10 lat nie ma jeszcze. I był potem Lemo 3. Lemo 3? Mhm. Lemo 2, Lemo 3. Melo, to wiem, że ich było. W 2018 roku kosztował na Allegro 55 zł. To już była używka przecież. No, to dwuletni parownik. To wiesz, że on wtedy, teraz będzie więcej warty niż wtedy był. Wiesz. Tak myślę, chociaż mogę się mylić. Dobra, no jesteś pewny, mam to zalać tak jak jest. Tak. Ta bata, kurwa, widziałeś ją, no ja pierdolę, to jest jednak kaskader, kurwa.
Dawaj, nie pierdol. Dobra, leję. 18, bo żeś nic nie odezwał. Nie, weź kurwa, nie odpierdza. No dobra, wleję 18. No nie mam nic innego, no musiałbyś znowu wyskoczyć, potem powiesz, że kurwa co przyjdzie, to wiesz, to jakieś tam płyny pobierze, pokradnie, kurwa złodziej, nie? Tak pewnie powiesz, no ale tak przynajmniej wiesz. Tak to pewnie poza kamerami. No właśnie. Dobra, to się chyba jakoś musi troszeczkę tak tego, nie? Nie wiem, czy ta wata w ogóle będzie coś... Pewnie ona nie chłonie w ogóle nic. Trzeba było kapnąć kurwa na watę. Wkręcaj, nie pierdol. Nie no kurwa, no nie będziesz smażył waty kurwa przecież. No. Zatrujesz się, jeszcze ci się krzywda stanie i potem co? Nie takie rzeczy. Z kim będę nagrywał, jak już wiesz? Teraz już mnie nikt nie lubi. A widzisz kurwa? No. Poczekaj, następny. Patrz, ja muszę sobie oczy zoperować chyba, bo nic nie widzę. Kto ze mną zacznie trzymać, to już go nikt nie lubi, chłopie. No i tak trzeba trzymać. Panie, no liczę, że pan zajdziesz mnie i zostawisz mi pan w spadku coś, nie? Chociaż parę groszy, czy tam hulajnogę elektryczną, takie rzeczy, wiesz. To zostawię ci, to, no jak to się nazywa? To, okrę to zgubiłem. Kurwa mać, no to tak samo jak wiesz. Jak w ty. O, patrz kurwa, to może nie działać. Zobacz, jaki on tutaj krzywawy jest troszkę. Zanabyłeś już młotek, czy nie? Nie, nie. Wywiozłem. Kurwa, no a coś... Dobra, przykręcaj. No dobra, no ale trzeba go wyrównać będzie. No zaraz czymś sztukniemy, no bo przecież zobacz, jaki kurwa krzywy jest. Czekaj, czy to w ogóle... No detected. No nie detected, bo trzeba mu pierdolnąć czymś. Kurwa, czy mam iść na zaplecze i szukać czegoś, czym będę mógł zajebać? Tak. Dobra. Bo ja przywiozłem. No ale zawsze się coś trafi, z czym można, wiesz, pierdolnąć, nie? Tylko, że to metalowe, żeby było. To jest ciężkie? Nie, to jest kurwa nie ciężkie. Jakieś szklane też nie może być. Czemu zawsze nas to spotyka? Chodź. Że kurwa nie ma... Bazę. To jest metalowe. Fajnego masz ludzika, kurwa. Kolega twój jakiś? Obczaliłem. No pojebało cię, ML-em będzie klepał, no kurwa. A dobra, chuj, klepniemy. No już. Kurwa, już dobrze wygląda, ja... SX Mini ML, kurwa, klasz zamiast młotka. No ja pierdolę, tego jeszcze nie grali. Nie odkręcaj, tak zajebiemy razem z tym, nie? Tutaj wyciągniemy ten ustnik tylko... No. Kurwa, no nie mam gdzieś serca. O, widziałeś? Teraz to tak, teraz powinno chodzić. Gdzie to ma ten? No i chuj, no a to mi zerwa. Nie, grzałka może być wypierdolona. Nie powinna, kurwa, no bo przecież... No. Może jednak trzeba było go wykręcić, kurwa. Trzeba go było. No, teraz to już... A, kurwa, poszło. Nie no, poczekaj, może tu jest brudne, coś tam. Kurwa, wbiło tego pina, chłopie, tak, że to ja się nie dziwię, że to nie sięgnie teraz. Chuj, dobra, jeszcze raz przykręcimy. Ale wiesz, tutaj taki sprzęt tego, kurwa, nie wiadomo co, a chiński zwykły gówniany gwint. No, a to mizerno. Kurwa, ale mamy tyle sprawnych sprzętów, już w tych odcinkach, co jedyne, czego nie mamy na stole, co udało się uruchomić, to ta twoja, kurwa, kulka, ta, jak to... Pokekulka, o. Dobra. No ale widzisz, teraz ML-a nie możemy być pewni, bo żebym nim czaskał jako młotkiem. Bo, kurwa, i zawsze trzeba dłubać. Nie może być nigdy tak, że przykręcasz, kurwa, chodzi i wiesz, i idziemy do domu, zobacz, nie? To wygląda, kurwa. Z tej... To wygląda poważnie, dobrze to wygląda, dobrze. Nie? A to widzę. No, coś w nim jest. A ty dalej męczysz, kurwa, tego ciućmoka. Co to, kurwa, chuj wie, jak się to czyta. O, nie będę z siebie robił głupka. Przysłali do testu. Myślę, ja wszystko miałem. Czekaj, kurwa, tu ty jeszcze go troszeczkę... No patrz, kurwa, nie wychodzi. O. No i cóż, tego, żem się, kurwa, właśnie obawiał troszeczkę. To jest izolator, który izoluje plus od minusa, nie? Mhm.
Ale już nie izoluje. No już nie izoluje, no ale no atomizer detected. Teraz sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Atomizer short, czyli działa. Tu jest wszystko dobrze. Znaczy no tam dobrze, dobrze jest, tak jest dobrze, że jest dobrze. Czekaj, może... O, gdzieś trzeba delikatnie dokręcić, wtedy tam się nie ten, 0,85, 5... Ja mu jeszcze tak przypierdolił, że kurwa... O Boże, no przyjebałem, no to przecież przez to ten izolator pierdolnął. Ja tak gwintów chińskich, to mam cały worek, kurwa, jeszcze wiesz, z czasów młodości. Dobra. A nie, ty miałeś jarać, tam sobie jaraj to kurwa na tej wadzie, trzymaj. Ja to sobie wymienię, kurwa, wadkę na nową, pierdolne, to będzie chodzić, a nie. Ej, czemu to samo chodzi? No taki automat w sensie, że kurwa, żebyś nie musiał trzymać może. Powietrze co odkręciłeś? Chyba nie. No ale nie kręć tym, bo kontakt straci, no. Już pewnie straciło. No pokaż. No nie, działa, dobra. 20 W nie wiem, czy nie za mało, ale... No wali czymś dziwnym, powiem ci. Jebie czymś dziwnym i to równo. A chuj, no, wiecznie, że mnie wedę, daj, spróbuję. To ci powiem, czym wali, bo mam doświadczenie. Ale wkurwiające jest to no, takie, wiesz... Tak, z rezerwą. Ale czymś napierdala dziwnym. Takim kurwa... Starym wiewiórem wyjebanym. No, nie, nie ma co. Mówiłem, że to jest głupi pomysł, kurwa. Pomysł był w założeniu dobry. W założeniu nie był dobry, bo ty już do domu chciał iść i myślałeś, że tylko pyk, pyk i już do domu, nie? O kurwa, no to zajebiście. A idź kurwa, bo to zaraz... Nie no, nie ma się co denerwować, ale jakbym miał coś ciężkiego, daj mi papier kurwa i ten parownik to zaraz... Podziękował. Nie tędy się miało rozkręcić, miało się tak rozkręcić, żeby się płyn nie wylał kurwa i żeby było fajnie, no ale jak zwykle się kurwa rozkręciło tak, że... Ile ja kurwa rzeczy straciłem tak, wiesz... Przez takie momenty. Już nie mówię tutaj o parowniku, nie, że ten, tylko że wiesz, robię coś na przykład, nie? No i coś pójdzie nie znam tak. To. Kurwa, i wiesz, młotek, kopie i ogień. No i tyle takiego, kurde, cudownego eliksiru. Młodości poszło. Piękny, kurwa, jest. Bardzo, bardzo go lubię, bo sam robiłem. Zresztą prawda jest taka, że takich wiesz. Spółki gotowych, gotowców, to tu mi psiknij, kurwa. Ale do parownika napsikałeś, teraz się, kurwa, nawalimy od tego, bo to pewnie na alkoholu jest. A autem mam jechać. Panie, ja to mogę iść na nogach, no. Tak już ten, to weź kawałeczek jeszcze papierku i wypoleruj tą tulejkę na glans i to, kurwa, to będziemy tak pali. Żadnego żeśmy nie wyczyścili jeszcze. To wyczyścimy pierwszy. Poczujemy smak młodości, kurwa. Mówię, żeby coś nowego było w filmie. No to widzisz, no akurat, no kurwa nigdy nie było jeszcze czyszczonego parownika, nie? Kurwa, palec mi się skręcił. Ty, tylko nie wkładaj za głęboko, bo jak tulejka strzeli, to gdzie do melotera tulejkę dostaniesz, chłopie? To już, kurwa, to już nie ma takich rzeczy, nie? Melo, kurwa, lemo. Lemo, melo, mi się to zawsze myliło, kurwa. A, no. Jest nowy pomysł. Nowy pomysł? No. Jaki jest nowy pomysł? Kumpel mnie zaprasza, to znaczy nas zaprasza do Muzeum Papierosów Zwykłych. No kurwa, widziałem tam na tym. Musimy tam jechać, bo to jest dobry kumpel, także pozdrawiamy cię. Przyjedziemy, Elo. Zrobimy jedno kontra drugie. No, znaczy wiesz, ja analogów się nie dotykam, bo nie lubię. Wiem, że ty lubisz, to sobie będziesz ten. Kurwa, no przecież... Weź to odkręć, kurwa. To odkręć od tego, bo mnie zaraz uczeli. Tą tulejkę metalową musisz odkręcić. Wiem, tylko patrzę, czy nie ma gdzieś tego... Czego? Zabezpieczenia. Nie ma, to jest zabezpieczenie, to jest takie, że to kurwa 10 lat nie było rozkręcane. Całe zabezpieczenie. Nie no, kleszczami to mi ty tego nie rysaj, kurwa, dawaj to. Kleszcze, kurwa, już tu kleszczy, kurwa, szukał. Albo daj, zobaczymy, tak delikatnie. Nie wiem, co kurwa... Nie no, za małe są, to takie wiesz, pełnowymiarowe by musiały być.
Z tobą dzisiaj kręcić to jest przejebane. Zawsze ze mną jest przejebane kręcić. No ty kurwo, no to poszło? Przecież nie poszło. Teraz trzeba obadać, czy mi się to uda wyjąć tędy. Nie no, nie uda się za chuja. Poczekaj, coś dawaj pan tego kurwa. O, widziałeś? Dziękuję. Bumka to bumka. Miałem kurde i to tu w zawiercu. Bożem przechodziłem sobie przez pasy i akurat pech chciał, że wiesz, pierwszy wóz, który się zatrzymał, to radiowóz, nie? A ja sobie idę normalnie, wiesz, bez żadnych zabezpieczeń na ówczesne czasy. No i wiesz, od razu na chodniczek kolego, co tam mówię. Byli w masce? A ja to pamiętam, kurwa, czy oni byli w masce. I że nie mam maski. Mówię, nie mam, bo mnie ona przeszkadza. Mówię, ja mam astmę i mi się przez nią ciężko oddycha, nie? No to mandat będzie. Ja mówię, nie będzie. Jak nie będzie? Będzie. Ja mówię, nie, nie będzie. Mówię, proszę wniosek do sądu. Myślałem, że se odpuszczą, tak szczerze ci powiem, nie? Ale se kurwa nie odpuścili. Ona jest zajebista. Zobaczysz, jeszcze kurwa zobaczysz. O kurwa. Ja pierdolę, trzeba wyłączyć to kurwa, wiesz, samo zapalanie się tego, bo to jest kurwa, znaczy Overtime Protect Screen Vapor Settings Manual Mode. Ale widzisz, że się to nie przyjęło. Ktoś jednak próbował, nie? Czegoś takiego, żeby, wiesz, wciskasz i samo niby działa, nie? SMY GOT 180 próbowało takiej akcji, ale jednak się nie przyjęła. Co myślisz o filmach na YouTubie, bo pewnie widziałeś, że ktoś tam bierze jakiś tam sprzęt i rozwala go kijem baseballowym czy czymś tam. Mnie to się wydaje, że tobie to by się podobało. Tak. No, a mnie nie podoba się. Sam takie rzeczy robiłem. Są zajebiste. Nie są zajebiste. No jak można nowy, fajny sprzęt wziąć i go rozpierdolić? Jeszcze w celach naukowych, żeby to miało jakiś, wiesz, jakieś od... a to jest tylko dla jaj po prostu. Pamiętam, nie? Dobrze, że na fabryce w Myszkowie, czy w Myszkowie, czy w Zawierciu, to nawet wózkiem widłowym rozjeżdżałem, albo tymi. A masz szczepcami. Uprawnienia na wózę? Oczywiście. Czyli, no, chyba, żeś jeździł bez prawa jazdy, kurde, a to nie wolno, bo to, wiesz, zagraża bezpieczeństwu pracy. Niszczyło się ten sprzęt, niszczyło się butelki. No, niech się to podoba. Butelki można niszczyć, no ale nie sprzęt. No czemu sprzęt niszczyłeś? Proszę? Czemu sprzęt niszczyłeś? Co w tym jest takiego fajnego, bo ja nie potrafię zrozumieć. Może mnie wyjaśnisz? Do końca nie wiem, ale to jest fajne. Nie, nie jest fajne. Możemy rozjebać kiedyś coś. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Podniosę później, jak nie będę, wiesz, jak nie zapomnę. Te super nożyczki, kurwa. Coraz mniej w tym zestawie, powiem ci. Jeszcze z pół roku nagrywania i trzeba będzie drugi jakiś gdzieś skołować. Ciekawe, czy jeszcze są takie zestawy? Ja miałem gdzieś taki zestaw, ale nie, już... Czego niedawno nawet nie kupiłem w jakiejś hurtowni. Mojego to już wiesz, ja ci tam... Powiem, że to chyba w firmie X kupiłem. Tak? Tak, a tak. To oni pewnie to mają jeszcze, wiesz, z czasów. Albo to mam z Czech, z magazynu. Dobra! Jest pięknie. Lubię to, bo to można znowu. Albo dobra, nasączymy troszkę teraz. O. Ale czuję w tym parowniku potencjał. Powiem ci, że on ja będzie. Pamiętam Lemo, że to był. Pamiętam, że seria Lemo miała inne odzorowanie smaku. To było teraz jak wiadomo z czym. Z jakimi kardidżami, z jakimi. Po prostu w Lemo rzeczywiście ten smak był inaczej oddawany. A czekaj, jakby tu spróbować dokręcić. Daj no krzyżaczkowy śrubokręcik z laski swojej. Tu to miałem zawsze tendencję, to wiesz, jak za mocno dokręcisz... Powiedz, bo oni w tamtych czasach taką technologię znali. No to jest dobra technologia. Wkręcasz butelkę i ja, masz, ja wiesz... Ja uwielbiam te modele. Wkręcam butelkę 10 ml. Tylko, że oczywiście jest problem, że butelka chińska, tylko podejdzie żadna europejska. Ja pierdolę, no kurwa, no to... Dobrze, że mi przysłali razem z papierosami do testu, przysłali mi tych butelek. Butelki, no. No to masz więcej takich? Nie mam. O ty kurwo, nie chcesz mi dać. Mam, dam ci. Zobaczycie, że mi nie da, bo mu nie przypomnę. Dobra, mówię wam, że mu dam, nawet jak mi nie przypomnę. Ehe. Nie ma szans.
Kurwa, patrz, jak ładnie jest. Jak to będzie, kurwa, pięknie. Słuchaj, ja robię takie czary mary, że czasami podjeżdżam do domu, a tam przez płot leży paczka. To mi też takie czary mary raz zrobili, że przez płot leży paczka. Na szczęście nie była to paczka do mnie. Wiesz, zajeżdżam sobie, otwieram bramę, prawie wjechałem w tą paczkę, no bo przecież szarówka była. Ile ja paczek przejechałem. Nie było jej widać. Ale nie wjechałem, mówię, kurwa. Mówię, co to ten, nie, patrzę, a tam wiesz, numer, o, mówię, to do sąsiada, nie. Dobra, biorę tą paczkę, a tam go bierze, go tam nie jak chuj, nie. Idę tam do niego, mówię, no, czymej, bo tu u mnie na placu leżało, ale mówię, weź se tam, kurwa, zobacz, co to ten, no, mówi, że to lampa do czegoś tam miała być, nie. Mówię, no to chyba ten, nie. No i nie minęło może 10 minut, zachodzi do mnie tam, nie, mówi, nie masz może nagrania z tego, jak to tutaj ten, mówię, no przecież zaraz popatrzymy, nie, no wiesz, podjechał kurier, chłopie, i to jak piłką lekarską, tak za pleców, chłopie, ciul, kurwa, przez ten, nie, pierdoluła tylko na plac, dałem mu to nagranie tego, no i wiesz, wypłacili mu hajs, ale no rzucił, kurwa, tak jakby to, wiesz, a z lampy szczępy zostały, nie. Wiesz, to tak szczerze pierwsza rzecz, której się tak nie mogę doczekać, żeby sobie, wiesz, pierdyknąć, nie? Bo no reszta, powiedzmy, tych rzeczy, no nie, no ten subtank też mnie ciekawił. A, miałeś załatwić grzałkę do subtanka oryginalną i co? Nie zagrodzałem. Czekaj, bo wybiło jak z szamba. Musi się chwilę rozstętegować, ale... Tak, jestem zaskoczony, że nie ma takiego pierdolnięcia smakowego, wiesz. Nie, lepiej już jest. Tylko, że no kurwa, 25 wat na tym i ten płynik, kurwa, no to mnie już tutaj, wiesz, troszkę składa, kurwa. To ciebie to już w ogóle. Dlaczego ja to powoli? Tu sobie uzupełnimy. Jednak, ale wiesz co, nie do końca tak w sumie ogarniam, dlaczego tak jest. Przez komorę spalania, no bo tam jest ewidentnie większa komora, nie? Słabo no bo... z tego wychodzi, a pamiętam, że to był parownik. Masz 25 wat i tu, 100 lat. Nie, nikotyna, ja nie mówię nikotyny. Sole były spożane dla mnie. Sole ja są chujowe. No ty nie możesz soli. Ja nie kurwa, mówię. Jaka w ogóle oporność grzałki, chłopie. Jeden ohm prawie, że. 0,98. A pokaż do tego ML-a. Tutaj mamy 22,5. Już tu powietrza więcej idzie. Tam są dziury jebitne, a tutaj takie kurwa paseczki byle jakie. By wziąć kątówką i narznąć to tak porządnie, to kurwa wiesz. Komin wielki jak stodoła, chłopie. A przepływ powietrza lichy jest. Nie ma co się wisz. No i zobacz od razu z tego, nie? Tylko, że tu jest chyba słabsza moc. Przyznam ci rację. Nie? Przepływ. Przepływ powietrza jest, kurwa, powiem ci, że za mały. Wystarczyłoby... Masz no, rację, Przemek. Tym razem przepływ. No kątówką trzeba by tu tak. Było sieknąć i... A taki byłem zachwycony dzisiaj, że to lemo znowu sobie zajaram, że po prostu... Nie? Kurwa, ale... Zachwyt tamtych lat z każdym odcinkiem mija. Niby wszystko jest dobrze. No ale nie masz kątówki. Chociaż nie, no nie poświęciłbym lemo oryginalnego. Chyba raczej, chociaż... Ciekawe jakby to naciąć w sumie. Czy by nie ten, nie dało więcej powietrza. Płyn by się przydał, jakiś taki, kurwa, trójeczka, szóstka. Nie do czego innego, do podu. No ale patrz, biorąc pod uwagę stricte moc, nie? No to ja mam tutaj w tej chwili grzałkę 0,6 i 25 W. I mam ten sam płyn. I jest bajka. Wiesz, w sensie
smakowo jest powiedzmy nie najgorzej tu, nie? Ale no pierdolnięcie jest takie, tak samo Telema ma kartridże niby, ale z nich też moc bardziej czuć niż powiedzmy no te Ursy wszystkie inne takie ogzwy i inne cuda, nie? Kurwa, potrzebny jest płyn. Trzeba mieć dużo płynu o różnych stężeniach. No dla mnie słabo. Dobra, dawaj sól jakąś. Wylejemy to i dawaj jakąś sól. Tą, co ty lubisz, ja się poświęcę albo nie będę jarał w ogóle tego. Ale sprawdzimy to na soli. Standardowo lampka spadła. Trzeba odliczać następnym razem, postawić ten stoper taki, nie? I zobaczyć, ile to czasu zajmuje tej lampce, żeby się odpierdolić. Lej. A wiesz, co jest w ogóle śmieszne? W czasach tego parownika, ten parownik nigdy soli na oczy nie widział. Zgadza się, no nie było. Nie było. Powinni wymyślić coś, tak z dopalaczami kiedyś było, pamiętasz, że walka trwała, że no, producenci cały czas zmieniali skład, a ci nie byli w stanie nadgonić z przepisami, żeby to, wiesz, korygować, nie? I powinien przyjść ktoś, kto by się za to wziął i zaczął robić nowy płyn, taki z innych, kurwa, składników, który przez co najmniej rok nie byłby, wiesz, objęty ani akcyzą, ani, kurwa, ustawą, ani niczym. I chłopie, wtedy w ten rok zarobiłbyś tyle, że, kurwa, potem nawet jak już by przyjebali akcyzę, to już tak byś był zarobiony. Nie tak do końca, bo posłuchaj, nie jest tak do końca. Już ci powiem, dlaczego nie jest tak do końca, bo na podstawie wewnętrznych dyrektyw... No, już zaczyna być czysto, twoje gówno. Według wewnętrznych dyrektyw Urząd Celno-Skarbowy może ci zarekwirować dowolny towar do kontroli, do przetrzymania, do czegoś. Czyli jakbyś zaczął produkować, to by ci wszystko zabrali. Dostaliby wewnętrzny, przeleciliby wejczopy, zarekwirowaliby towar, trzymaliby towar i po ptakach. Czyli, kurwa, nie ma wyjścia. No, oczywiście, no nie ma wyjścia. Przecież i tak, posłuchaj, oni są na wygranej pozycji. Przelecieliby, tak? Pozbieraliby towar do ekspertyz do tego, poblokowali. I kto ze sklepów będzie chciał się bawić? Żeby tak, pierwsze blokować pieniądze, drugie dostać kary, trzecie jeszcze chodzić się tłumaczyć i takie, wiesz, pierdolenie w kółko. Przecież już było z tymi, kurwa, wiesz, produktami, co to pisało na nich, nie do użycia w papierosie elektronicznym, nie? Że, kurwa, na początku było dobrze, nikt się nie przypierdalał, a potem nagle się zaczęli przypierdalać, pozabierali ludziom, kurwa, przecież na hurtowniach wszystko, co mieli. Niektórzy tam walczyli, nie? W momencie, jak jest kontrola, interesuje jedno. Nie, czy zawiera się nikotynę, to wszyscy wiedzą, tylko pierwsze pytanie. Glikol lub gliceryn. No i chuj. No i na dobrą sprawę, jakbyś miał na półce, nie wiem co, no kurwa, maść na hemoroidy, no to ona jest zrobiona na glicerynie. No i powinni ją akcyzować, moim zdaniem. Dupę akcyzować, kurwa. Powiem ci, że wiesz, jak to ktoś mądry obejrzy i kiedyś zobaczymy, że maść na hemoroidy oakcyzowali, to będzie wiadomo, czy ja to wina. Tak, wiesz. To trzeba dużo jarać. Powiem ci, to znowu mi starą historię zmiażdżyłeś. No bo to czyli tak. Wspomnienie dawnych czasów. Wszystko, wiesz co jest do... Że to się da dopalić. Najbliżej dzisiejszych czasów, ze starych czasów, to jest to. Czyli dripper. Weźmiesz go, kurwa, na, wiesz, nakroplisz, pierdolniesz i jest mniej więcej to samo, co teraz masz, nie? Ale reszta konstrukcji? Byłem nastawiony na Lemo, które miałem wszystkie, które były genialne, to było inne oddanie smaku, wie, zajebisty będzie wieczór. No i co? Przemek przyniesie Lemo, no i... I wyszło jak zawsze. No i wyszło, no nie, tak jest tego do tej pory oceniliśmy najlepiej. Tak, ale no... No poczekaj, no które i co, dalej byś tego oceniał najlepiej? Oczywiście, definitywnie ten. To nie, ja jednak Lemo. Nie jest duża różnica, powiem ci, jara się prawie, że tak samo, nie? Ale chyba tam Lemo. Jest lepszy przepływ. No przepływ tam, tu jest lepszy. No. Lepiej smakuje z tamtego.
Ja wiem, kurwa, weź sobie to porównaj, bo to nie jest aż tak, wiesz, ale na zmianę szybko, kurwa, w szybkim tempie, bez jarania. Sam przepływ powietrza porównaj. To wiem. No nie, kurwa, no. Jeden by się, kurwa, za powietrze. No ale bez wciskania to się może nie za powietrze. Numer jeden do tej pory. No powiem ci, ten można by mu dać numer dwa. No to ja bym to jednak zrobił tak, że to jest numer jeden, a to jest numer dwa. Nie wiem, co z tym zrobić, no bo to nie zasługuje, żeby być, kurwa, trzecie, ostatnie albo jakieś coś, bo to jest, kurwa, naprawdę zajebiste. Tylko że to za bardzo odstaje od wiesz, od tych czasów, mi się wydaje, bo to nie jest aż tak stare. Tu siedzi DNA, kurwa, tu to jest, kurwa, no na tym, no i zajarałbym sobie chętnie, ale teraz trzeba wziąć śrubokręt, rozkręcić. Kto to, kurwa, wymyślił? By nie mogli na magnes klapki pierdolnąć. Przecież w 2014 roku były już magnesy, nie? Rzeczy. Kurwa, no ty z drippera nawet potrafisz taką, kurwa, byle jaką chmurę pierdolnąć. Ja się tego boję. Boję. Weak battery tam wyświetla. Któreś ogniwo jest zjebane. A najlepsze jest to, że w DNA idzie to sprawdzić, nie? Podłączacie sobie do kompa i wtedy każde ogniwo na wykresie idzie sprawdzić, które jest walnięte na przykład. I to pasuje ci to pewnie. Kurwa. Nie pasuje mi to. Weź, bo wstyd, kurwa, koło ciebie siedzieć. Z zipera weźmiej. Kurwa, to tak się robi, o. Kody są stworzone za mnie. Tak chujnia jest. Dobra, nie ma to już co, kurwa. Patrzę, gdzie go rzucić w razie W. Zobacz, kurwa, co się stało. O, ja wam później to pokażę, kurwa. Oj, Boże, jeszcze jeden nie wyskoczył. Kurwa, niewymiarowe wszystko robią. Piękne nowe akumulatory, kurwa, wzięło, poniszczyło, no. Eleganckie. No to co? Podsumujmy sprawę. Nie, no, odbiega to od dzisiejszych czasów, no. I to, kurwa, powiem, że mam, że zajebiście. I zajebiście to odbiega. To, czym żeśmy się kiedyś zachwycali, dzisiaj, no, jakbyś nie miał co jarać, nie, i by ci się fest chciał jarać, to byś jarał, no, ale... Ale ciężko. No co bym jarał? No jakbyś nie miał, nie? Załóżmy, że, kurwa, no zostałeś na bezludnej wyspie i masz tylko to. To mam pakę analogów. Karton analogów bym sobie wziął na bezludną wyspę. Ale załóżmy, że nie mogłeś sobie wziąć, dostałeś tylko to. To rzuciłbyś palenie, czy byś palił? Powiem ci, kurwa, że byłbym w stanie rzucić. A ja nie. A ja... Bardzo złe jest jaranie czegokolwiek, ale jak już człowiek musi, to może to używać, no. Nie może. Może, no, ale wolę poda, kurwa, jednak, wiesz, no. Zobacz, jaki on jest mały, chłopia, działa lepiej niż to, no. I nawet chmury. Lepiej niż to, kurwa. No, niż to nie lepiej. Nie, no lepiej. Nie lepiej, to, kurwa, no. No nie lepiej, mówię ci. To działa dobrze. Big Gear działa, kurwa, dobrze, tylko że, no, to jest dripper, no. W 10 odcinku otworzymy, kurwa, hodowlę jedwabników i chuj. Pieczarki teraz, kurwa, można hodować, też dobrze jest. Ja wolę jedwabniki. A ja to nie wiem, bo nie hodowałem. Zresztą pieczarek też nie hodowałem, ale jem pieczarki, a jedwabników nie jadłem, także żadno. Pokekulka jest numer jeden. Nie jest, za, kurwa. Za sam wygląd. Pokekulka to jest w ogóle za sam wygląd, to wstyd po chacie chodzić, powiem ci. Pokekulki za sam wygląd mają numer jeden. Dobrze, niech ci będzie w twoim rankingu, niech będą te pokekulki, że są najlepsze, w moim ich nie ma nawet. One są najlepsze, to za to mizera, bo wtedy zbiórka nie spierdala. No tak. W której to się strzaskał ustnik? W tej, nie? Tu coś było przykręcone i żeś trącnął i... O. Do czegoś innego. No to niedobrze właśnie, bo powinno być to tak... A co to był za parownik, pamiętasz? Dobra, no to tyle nam się udało uruchomić na chwilę obecną. Czekajcie na następne. Będzie jeszcze tego trochę.
antykwariatu, tak zwanego. Szkoda, że wywaliłem dużo antykwariatu swego czasu. Ja wyjebałem. No, co, nie będziemy teraz szukać po śmietnikach, nie? Zresztą to już nie ma tego śmietnika nawet. Dobra, było miło. Mówił do was Papa Buch, cepapsy.pl, kura. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. No i git. O kurwa. Teraz przydałoby tak solidnie beknąć albo pierda takiego zrobić. Kurwa, jak ci powiesz, że zachowujesz się źle. No tak. Nie no, to jemu się o przeklinanie rozchodziło przecież. O! Dobra, teraz i tak to kurwa muszę rozkręcić, bo muszę, wiesz, z bliska takie kurwa porobić, wiesz. Fajne tak.